Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy boczek kanapkowy. Bardzo smaczny, delikatny, dobrze doprawiony, idealny do kanapek. Zapraszam na krótki film do wspólnego przygotowania tego boczku. Przygotujemy sobie dzisiaj boczek pieczony kanapkowy. Jest to bardzo smaczny boczek, mięciutki, pieczony w piekarniku. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do przygotowania pieczonego boczku w kawałku potrzebujemy jakieś 2 kg boczku wysokiego. Proszę zobaczyć, jaki ładny. I to jest boczek ze skórą. Tu nie ma żeberek, są wykrojone i teraz zapeklujemy go na sucho. Tak więc na początek sól. Należy posolić, ale nie aż tak mocno. Normalnie solimy, jak się soli mięso, z każdej strony. Tutaj tą skórę można troszkę mocniej, ale nie przesadzajmy, bo mięso będzie zasłone. Teraz słodka i ostra papryka. Majeranek. Do tego 3 ząbki przeciśnięte czosnku. Mięso musimy natrzeć. Poproszę tak ładnie. 3-4. Czosnku dodajemy tyle, ile lubimy. Może być jego mniej, może być jego więcej. Do tego trochę pieprzu cytrynowego. Do tego będzie szczypta ziela angielskiego, rozgniecionego. Ja mam ziele mielone, no takie 2 szczypty po wierzchu. Tak, aby mięso nabrało ładnego zapachu. Dobra, myślę, że wystarczy. Ładnie pachnie, jeszcze bym dodała troszkę majeranku. Po wierzchu sypiemy jeszcze papryką, już nie będziemy mięso obracać. Tak przygotowane mięso peklujemy około 12 do 24 godzin w chłodnym miejscu. Ja odłożę je do lodówki. Boczek peklował się 12 godzin. On już pięknie przeszedł przyprawami. Wspaniale pachnie. Teraz przełożymy go do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na dno kładę 2 liście laurowe. I na wierzch również 2 liście laurowe. Mięso pieczemy około 2 godzin do 2,5, tak aby było całkowicie miękkie. Na początek na 30 minut przykryję folią aluminiową, tak aby nie spiekło się z góry, tylko aby zmiękło, a później folię ściągamy. Temperaturę ustawię na początek 180 stopni. Boczek piekłam 2 godziny. Później piekarnik wyłączyłam, ten boczek sobie swobodnie ostygnął, no i położyłam w chłodne miejsce i teraz wszystko zastygło, tak więc możemy go pokroić. Ależ mięciutki. Tak wygląda w środku. Pięknie upieczony, mięciutki, delikatny. Później boczek kroimy na porcje, przekładamy do lodówki, on całkowicie zrobi się taki twardszy, ładniej będzie się kroił. No ale już próbuję boczek. Rewelacyjny, bardzo mięciutki, po prostu pyszny, dobrze doprawiony, nie jest przesolony, jest smaczny. Musicie uważać, jak będziecie piec boczek. Na początku przykrywamy folią, a po 40-30 minutach tą folię ściągamy i pozwalamy mięsu się wypiec. Tak więc ono nie będzie bardzo skurczone, a soczyste w środku. No mi się upiekło bardzo ładnie. Mięso pieczemy około 2 godzin. Moi drodzy, subskrybujcie, jak będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.